Witajcie w mojej kanalizacji na krawędzi, gdzie jak zawsze przedstawiam informacje, o których lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić ze względu na to, że znajdujemy się na czerwonym portalu, na którym obowiązuje cenzura prewencyjna, ale o tym już wspominałem na moich innych filmach, do których zapraszam do obejrzenia. A teraz może już bez zbędnego pierdzielenia przejdźmy do omówienia pierwszego tematu. Tym razem temat, który sam wybrałem, no nawet kilka, które sam wybrałem, bo doszedłem do wniosku, że ruletka z podstawką to będzie dodatek do informacji, który będzie znajdował się na końcu każdego odcinka bezpośrednio przed omówieniem trzech z waszych komentarzy, więc na co was serdecznie zapraszam. A teraz bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po zbędnym pierdzieleniu, lecimy z pierwszym tematem. Coraz więcej ludzi z kręgu medycznego zaczyna dostrzegać istnienie innych chorób niż samo C19, o czym mówi na przykład Piotr Kuna w tym artykule. Sprawdź go więc. Inne choroby niż C19 powodują więcej odejść z tego świata, więc przyszła pora na skierowanie swojej uwagi na pacjentów z innymi chorobami zaniedbywanymi od 2 lat, tłumaczy profesor Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ekspert podkreślił też, że jest za zniesieniem prawie wszystkich ograniczeń anemicznych. Czyli co? Podczas gdy inne choroby zaczęły się uwypuklać i tak naprawdę ludzie zaczęli częściej odchodzić z tego świata z tych właśnie przyczyn, na przykład popularną ostatnio chorobą wśród nawet młodych ludzi jest problemy sercowe. No, nie będę mówił tej nazwy ze względu na tego czerwonego cenzora, no ale wiecie, o co chodzi. I co? W momencie, kiedy już te choroby się aż tak uwypuklają, lekarze zmieniają swoją retorykę i nagle już C19 nie jest aż taką istotną chorobą. Tym bardziej, że ten Omikron jest prawdopodobnie dużo bardziej zjadliwy niż to podają, niż media chciałyby, żebyśmy my w to wierzyli. Sprawdźmy, co dalej do powiedzenia w tym temacie ma profesor Kuna. Mniej ograniczeń C19 i skupienie się na innych chorobach. Jestem zwolennikiem zniesienia prawie wszystkich ograniczeń anemicznych, łącznie z krawantanną. Potwierdzają się też doniesienia z RPA, które mówiły od początku, że wariant Omikron jest bardzo zakaźny, ale wywołuje najczęściej objawy typowe dla przeziębienia. To ból gardła, zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, podkreślił ekspert. Widzimy w Polsce, że liczba hospitalizacji nieco rośnie, ale jest ustabilizowana. Liczba pacjentów na ojomach nawet się zmniejszyła w stosunku do tego, co było jeszcze kilka tygodni wcześniej, wskazał dalej profesor Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To, czego się najbardziej obawiano, czyli załamanie systemu ochrony zdrowia, nie sprawdziło się oczywiście w sensie opieki nad pacjentami z C19. System załamał się w zakresie opieki nad innymi pacjentami. To jest problem, dodał. Czyli ten lekarz zauważył już, że liczba odejść z tego świata ze względu na samą chorobę C19 jest mniejsza, znacznie mniejsza. Zresztą to każde wyniki medialne, każde informacje raportów z Ministerstwa Zdrowia o tym mówiły, że ludzie z chorobami współistniejącymi odchodzili z tego świata w znacznie większej ilości niż na samo C19, a przecież C19 nie było chorobą, która do tego doprowadziła, bo nic na to nie wskazuje. Jeśli by coś na to wskazywało, to uwzględniliby ją jako tą główną i w raportach podawali właśnie takie wyniki, a tego nie zrobili. No właśnie, coś chyba o tym świadczy, że jest tu swoista manipulacja medialna. W dalszej części profesor Kuna mówił także o możliwości zredukowania ilości szpitali na C19. Pracownicy mojej kliniki dyżurują w szpitalach C19, nawet w tych w salach sportowych. Twierdzą, że ich obecne wypełnienie jest na poziomie 10-15%. Szybko bym ograniczył liczbę tych szpitali, zostawił tylko kilka. To marnotrawstwo środków, jeżeli w każdym z 10 szpitali obłożenie jest na poziomie 15%. To czemu nie zrobić dwóch, w których zapełnimy 75% łóżek? Spytał retorycznie. No tak, przecież rząd pana Morawieckiego, a na czele służby zdrowia stoi
póki co jeszcze pan Niedzielski, mówię póki co, no o tym dowiecie się w dalszej części materiału, marnuje nasze pieniądze z naszych podatków, czyli czym mają się tak naprawdę przejmować? Dalej. Dodam, że gdyby Niedzielski odpowiadał ze swojej własnej kieszeni za złe zarządzanie, ale już historia pokazała, że pan Szumowski nie został pociągnięty do odpowiedzialności ani za respiratory, ani za maseczki, praktycznie za nic. Więc dlaczego pan Niedzielski miałby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, prawda? Może poza dymisją chyba nic gorszego go nie czeka. Dalej jeszcze mówią dość kilka takich rzeczy odnośnie tego, że na przykład nadwaga powoduje wzrost ryzyka gorszego przejścia C19. A tutaj mamy jeszcze, to nie C19 jest szczególnie zjadliwym wirusem, ale na jego żniwo wpływa zły system walki z nim, a także lekceważenie przez chorych wielu innych schorzeń i brak systematycznego leczenia, powiedział profesor Kuna. Czyli w zasadzie powtarza to, o czym już doskonale wszyscy wiemy, że to ludzie bardziej odchodzą z tego świata z powodu zaniedbywania innych chorób i nie tylko przez samych ludzi, bo ludzie tak naprawdę chcieliby się leczyć, ale przez złe zarządzanie Ministerstwa Zdrowia, a w tym złą opiekę medyczną. Przejdźmy do następnej wiadomości. Drugim z profesurków, o jakich chciałbym opowiedzieć, jest profesor Good, który mówi o długim ogonie endemii i zdewastowaniu zdrowia wielu ludzi. Sprawdźmy, o co tak dokładnie chodzi. Długi ogon endemii w postaci zdewastowania zdrowia wielu ludzi będzie ciągnął się latami, powiedział wirusolog profesor Włodzimierz Good. Dodał, że będzie to kosztowało system zdrowotny wiele wysiłku i jeszcze więcej środków. Zdaniem profesora Guta, masowość zanotowań wariantem Omikron przybliża Polskę do nabycia odporności zbiorowej przeciwko C19. A widzicie? Czyli odporność zbiorowa, stadna jak to często mówią, być może nawet w przypadku tak niskiej ilości zapreparatowań także nas czeka. Sprawdźmy, co tam dalej jeszcze piszą. Będą krótsze okresy wydalania wirucha przez poszczególne osoby w wyniku odporności na chorobę. Skrócenie okresu wydalania to mniejsza szansa za... Dobra. Tu nic ciekawego. Wskazał, że ludzie z zawałami i udarami nie mogą czekać. A nadwyżka odejść z tego świata na inne choroby jest obecnie największym problemem. Czyli nie to, co mówią w mediach, że powinniśmy tak się bać tylko tego C19 i straszą, chociaż ta naprawdę ilość zanotowań jest wyższa ze względu na zwiększoną liczbę testów, ale liczba odejść z tego świata cały czas spada. Dzisiaj jest na poziomie chyba 19 ludzi, z czego tylko 4 osoby odeszły z tego świata ze względu na samo C19, ale to mówię, bo gdzieś tam przemknął mi się ten raport. Profesor Good, nie mamy dobrych wiadomości. Profesor dodał, że przestaniemy się interesować codziennymi wynikami zanotowań, czyli media już przestaną być dotowane, powinny przynajmniej, nie? Już nagle znikną wszędzie i z Onetu, z Radia Z, z Polsatów, nie Polsatów, codzienne bombardowanie nas niekorzystnymi informacjami. A jako społeczeństwo będziemy musieli zainteresować się swoimi wynikami badań. Niestety każda anemia wytwarza długi ogon, dlatego tak ważne są wybory w trakcie jej trwania. Nie preparatując się, nie tylko ryzykujemy swoim zdrowiem, ale także tym, że potem obciążamy system i to nie jest czas leczenia C19, ale na miesiące czy lata powikłań. No i odbieramy często miejsce tym, którzy muszą leczyć także inne schorzenia, a te nie czekają. Nie mam więc dobrych wiadomości o długotrwałych skutkach anemii, wskazał profesor Good. No i co? Zaniedbano trochę. No tutaj wskazuje oczywiście, że jest mała ta ilość zapreparatowań, ale także to, że zaniedbaliśmy jako służba zdrowia, jako pan Szumowski i Niedzielski w duecie, wykrywanie na przykład nowotworów, schorzeń serca
i innych patologii w organizmie. Ale to nie ta, tylko ta następna informacja jest taka dość ciekawsza, więc sprawdźmy ją. Po internecie krążą dwie petycje stworzone przez Ruch Narodowy. Jedna z nich odnosi się do odwołania projektu ustawy o C-19 z powodu tam wielu złych zapisów, a druga mówi o konieczności odwołania pana Niedzielskiego ze stanowiska za złe zarządzanie Ministerstwem Zdrowia w trakcie anemii. Sprawdźmy może tą ciekawszą odnośnie ministra Adama Niedzielskiego. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Szanowny panie premierze, czyli adresatem jest pan Morawiecki. I mamy. Zwracam się z apelem o bezzwłoczne odwołanie z funkcji ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego. Decyzję, które ogłaszał i firmował swoim nazwiskiem pan Niedzielski, z perspektywy dnia dzisiejszego można ocenić jako skrajnie nieodpowiedzialne i tragiczne w skutkach. Co więcej, można zauważyć rażący brak konsekwencji w deklaracjach ministra, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest ostatnia sytuacja, w której najpierw przyznał na antenie radia iż restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczania wzrostu anemii, a zaledwie kilka dni później ogłosił wdrożenie kolejnych zaostrzeń w trybie praktycznie natychmiastowym. Pragnę zaapelować o dymisję ministra Adama Niedzielskiego. Pod jego rządami system opieki zdrowotnej stał się całkowicie niewydolny, o czym świadczą statystyki odejść z tego świata Polaków. Wyłączywszy nawet odejścia z tego świata spowodowane samym C-19, liczba przeprowadzanych w Polsce zabiegów medycznych, minister Niedzielski swoim priorytetem uczynił politykę lockdownów i preparatacji społeczeństwa przy kompletnym zaniedbaniu rzeczywistej opieki nad pacjentami. Co więcej, działania Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniego roku radykalnie ograniczyły przestrzeń swobodnej debaty medycznej, szykanując lekarzy, którzy mieli odwagę zakwestionować polityków stojących na jego czele. Wzywam do odrzucenia zmian zaproponowanych w druku 1449 oraz odsunięcie pana Adama Niedzielskiego z odpowiedzialnego stanowiska na czele resortu zdrowia, do którego nie ma kwalifikacji i predyspozycji. Z poważaniem. I tu możecie wypełnić swoje imię, nazwisko, miejscowość, podać maila, żeby wziąć udział w tej petycji. Co tak mówię w gwoli poinformowania was o tym, jeśli byście chcieli. No, dodam, że petycja, jak już mówiłem, jest założona przez Ruch Narodowy i jeśli możecie z niej skorzystać, na stronie niedzielski-do-dymisji.pl już podpisana została przez prawie 29 tysięcy osób. Więc już tam trochę się rozwija. Będę tą sytuację śledził na bieżąco. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A co wy o tym myślicie? Dajcie nam znać, mi znać w komentarzach. Co myślicie o tych wszystkich sytuacjach? O nagłych oświeceniach panów lekarzy, że istnieją także inne choroby niż samo C-19. I o samym odwołaniu pana ministra Niedzielskiego, bo co będzie z niedzielą w niedzielę? Dzisiaj miała być, no a nie ma, bo minister gdzieś się zawieruszył, może jutro go spotkam, to będzie taka niedziela w poniedziałek, trochę do dupy. No ale no już dzisiaj nic na to nie poradzę. Co myślicie o odwołaniu pana Niedzielskiego? Wiadomo, że konsekwencji, podobnie jak pan Szumowski, raczej nie poniesie, ale kto przyjdzie na jego następstwo, żebyśmy czasem jeszcze gorzej nie trafili, nie? Może być, że będzie gorzej, więc tak myślę, że przejdziemy teraz do ruletki z podstawką. To już taka ostatnia informacja, którą wylosuję, generując ją w mojej aplikacji. Sprawdźmy to. Komora maszyny jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie. Tu mamy myszkę, na myszce mamy ten piękny obrotową, tą piękną obrotową rolkę. Wykonamy nią parę ruchów i wybierzemy jedną z informacji na stronie, na której się zatrzyma. Coś ciekawego. I tak już nie mam monetyzacji, więc nie ma co liczyć. Kolejni amerykańscy żołnierze wylądowali w
Polsce. Onet Olex Kaczyński. To było głosowanie za dogmatem o nieomylności prezesa. Orange Flex. No dobra, wylosowała nam się ta informacja o amerykańskich żołnierzach. Sprawdźmy, co takiego on o tym ciekawego nam powie. Kolejni amerykańscy żołnierze wylądowali w Polsce. Na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował kolejny samolot z amerykańskimi żołnierzami. Mają oni za zadanie wzmocnić wschodnią flankę NATO w sytuacji rosnącego zagrożenia inwazją z Rosji na Ukrainę. W ciągu najbliższych godzin zostaną przerzuceni kolejni żołnierze z 82. Dywizji. Łącznie to będzie 1700 żołnierzy, powiedział w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak. Amerykański samolot Boeing C-17 Globemaster 3 wylądował na lotnisku w Jasionce w województwie podkarpackim na chwilę przed godziną 14 w niedzielę. To drugi transport 1700 żołnierzy, którzy przylecą do Europy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Chwilę po przybyciu amerykańskich żołnierzy sprawę skomentował na konferencji prasowej minister obrony. Jest to dowód na to, że hasło Stronger Together jest prawdziwe. Razem współpracujemy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy solidarni wobec siebie, mówił minister. Podkreślam, że to jest pierwsza grupa żołnierzy amerykańskich pochodzących z elitarnej jednostki, która miała zostać przerzucona do Polski. Ci żołnierze są doskonale znani żołnierzom Wojska Polskiego, mówił Błaszczak. W ciągu najbliższych godzin zostaną przerzuceni kolejni żołnierze z dywizji bla 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 bla. No dobra, czyli informacja nam tylko mówi o tym, że nie tylko ze strony rosyjskiej czy ukraińskiej zaostrzają się tam sytuacje i gromadzą swoje wojska, ale także od naszej strony też się zaostrza sytuacja i amerykańscy żołnierze, przypominam wam, że będą prowadzić działania na naszym terenie, na terenie naszego kraju. W ogóle ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie i mieszanie się w ten sojusz z Ukrainą jest dla mnie dość taka troszeczkę, to jest mega ryzykowna sytuacja i tak naprawdę jeszcze bardziej już przez ostatnie lata mi prowadziliśmy taką politykę antyrosyjską, a teraz przyłączając się do tego sojuszu, do którego przyłączyła się tylko razem z nami Wielka Brytania, fakt, że w interesie Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej jest obrona naszej wschodniej granicy, ale czy my na tym sojuszu nie wyjdziemy gorzej niż jeżeli byśmy do tego sojuszu z Ukrainą w ogóle nie przystąpili? W ogóle ja nie wiem, dlaczego mielibyśmy jakaś tam pomoc, ewentualnie jeżeli rząd Morawieckiego chce takiej udzielić w postaci jakiejś tam, nie wiem, pomocy humanitarnej w celu leczenia tamtejszej ludności, jeżeli by wybuchła jakaś tam naprawdę jakieś natarcie ze strony Rosji, ale ingerowanie zbrojne już w ten konflikt to już jest naprawdę taniec na linie, można powiedzieć. Tym bardziej, że nasi żołnierze i nasza infrastruktura tutaj wojskowa nie należy do, przynajmniej nie do takich, która miałaby jakiekolwiek szanse w konflikcie z Rosją. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, nawet w najmniejszym stopniu, ja tylko mówię to, co myślę. Ja się obawiam tej sytuacji i dla mnie to jest niedorzeczne, żeby przystępować do tego sojuszu. Mam nadzieję, że jeśli nasz kraj na tym straci, to zapamiętamy, kto do tego doprowadził. A tymczasem przejdźmy do waszych komentarzy, co? No dobra, mam tutaj trzy komentarze wasze, na które chciałbym odpowiedzieć, więc przejdźmy może do pierwszego komentarza. Ruletka z podstawką. Osobiście wolałbym oglądać 15, maksymalnie 20-minutowe odcinki, ale i tak dobra robota, oglądam z chęcią. Dziękuję bardzo. Ja też się staram, żeby te odcinki były jak najkrótsze. Mam nadzieję, że ten już wyjdzie poniżej 20 minut, dlatego tak się spieszę czasami z czytaniem. Jeszcze tego tak dobrze nie dopracowałem, ale trening czyni mistrza, więc myślę, że po jakimś czasie już dojdę do wprawy. Co do głosowania, to najrozsądniej myślę, że jest głosować po prostu na mniejsze zło.
Każda partia ma swoje za uszami albo po prostu ma jakieś negatywy, ale żyjemy w państwie demokratycznym, więc ktoś musi rządzić. Dlatego powinno się głosować na tych, co mają najmniej minusów. I tak moim skromnym zdaniem najlepsza z dostępnych jest Konfederacja, druga z kolei Agrounia. Będą startować w przyszłych wyborach. Natomiast co do reszty opozycji, to szkoda szczępić ryja, czyli słowa klasyka. No, takie wybieranie mniejszego zła to było właśnie wybranie PiSu ostatnio. I tak myślę, że przynajmniej przez sondaże przedwyborcze, które są stosowane i przy których zawsze albo jedna, albo druga partia wygrywa, to ludzie nie mają nawet złudzeń, że jakaś inna partia poza tymi dwoma może dorwać się do władzy. Znaczy dojść do władzy. No. Po prostu jeżeli cały czas widzisz, że nie wiem, tam 20 parę procent ma koalicja, 35% ma PiS, a cała reszta partii tam nawet poniżej 10, no to nie wierzysz w realną możliwość wygrania tych partii. Wiadomo, że to będzie jakaś tam istotna część parlamentarzystów w rządzie, ale do władzy będzie ciężko dojść, jeżeli dalej będziemy tak myśleć o wyborze mniejszego zła, zamiast o wyborze... Nie mamy wyboru, co ja w ogóle mówię o jakichś wyborach. Dobra, przejdźmy do następnego komentarza. Kanalizacja rośnie w siłę. Dzięki wielkie, staram się jak mogę. Z materiału na materiał myślę, że będzie coraz lepiej, więc dzięki Marek Maro, lecimy dalej. O proszę, dopiero drugi raz, a profesjonalnie tak jakby to był co najmniej trzeci raz. No to myślę, że za trzecim razem to już będzie taki przynajmniej co najmniej czwarty raz. Mam taką nadzieję. Więc dotrwaliśmy do tego momentu. Jeśli wytrwaliście tutaj razem ze mną, napiszcie w komentarzu sentymentalnie, jak już ostatnio, bo tematy były tego typu, hashtag nie szczypi mnie to. Film będzie z góry zdemonetyzowany, więc bardzo bym was prosił o udostępnienia go. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, o połączeniu właśnie takich newsów z ruletką. Wszystko, przypominam, było też, te pierwsze wiadomości faktycznie sam wybrałem, ale również się do nich nie przygotowywałem jakoś specjalnie długo, raz sobie przeczytałem tylko ten materialik, więc też to było tak na zasadzie takiego freestylu, ale dzięki temu ja oszczędzam znaczną ilość czasu. Mam nadzieję, że docenicie, że chciałbym nagrywać jak najwięcej takich filmów i z materiału na materiał myślę, że one będą lepsze, więc póki co tutaj jest jak jest. Adieu.